drodzy Państwo, pociągniemy to. Złożymy ten wniosek. Jeżeli mogę, Pani Sołtys. Proszę bardzo. To tak, może na początku wypowiedzi chciałbym podziękować tym Państwu, którzy na mnie głosowali. Postaram się Was nie zawieść. Jednak odnosząc się tutaj do tej rozmowy, w PEKO tutaj akurat mam tą przyjemność, że staram się być w każdym sołectwie na zebraniu, zresztą tu pan Marcin też i oczywiście pani wójt z panem wicewójtem, pan sekretarz też dzielnie nie odpuszcza. W Kazimierzu były już spotkania z PEKO, bo tam już na takim bardziej zaawansowanym, z PEWiKiem, przepraszam, dziękuję panie Henryku. Jest mówione o tej przebudowie, tam już ten projekt jest na takim bardziej zaawansowanym etapie. Tam się zobowiązali, żeby mieszkańcy, czy tu z panem Marcinem, żeby jeszcze raz zbadać te grunty rzetelnie, żeby tutaj ta metodologia przez pana Marcina mogła być w jakiś sposób wymuszona, tak żeby to było odpowiednio zrobione. Kazimierz też chciał wyłożyć w poprzednim roku pieniądze na badania. I tak samo jak tutaj w Mostach zostali przez pana wójta zgaszeni, tak kolokwialnie mówiąc, te pieniądze na początku były byłego wójta, tak dokładnie. Te pieniądze na początku zostały zabrane, później ostatecznie po negocjacjach z panem sołtysem w innej formie zostały zwrócone. Także to tyle. Dziękuję. Ja mam pytanie odnośnie tych badań. Czy ktoś prosi PEWiK o przedstawienie wyników badań wód, które kanałem docierają do Zatoki Górskiej? Są. Ale na to nie możemy doczekać. O, to nie wnioskowaliśmy, przepraszam. Telefonu nie macie. Tak, ale drodzy Państwo, pozwólcie tylko jedno zdanie. Wody, które płyną w kanale, to są ścieki oczyszczone. I te ścieki są monitorowane przez instytucje, jak i również PEWiK jest zobowiązany przez akredytowane laboratorium dokonywać tam okresowo takich badań. I my co do tego absolutnie nie mamy żadnych wątpliwości. My mieliśmy wątpliwości co do tego, co znajduje się obok kanału, bo jak kiedyś płynęły ścieki nieoczyszczone, po prostu a kanał jest nieszczelny, czyli nie transportuje, krótko mówiąc, tych ścieków z punktu A do punktu B, tylko one się po drodze rozrywają, to nam chodziło o to, jak ten grunt obok jest nieoczyszczony, tak? Zaś jeśli chodzi o badania ścieków zarządkowego, to jest niezależna instalacja, która nie ma nic wspólnego z kanałem, która biegnie obok kanału. Także tu mówimy o różnych sprawach, nie? Jak zanieczyszcza firma Adrian Betoniarnia kanał, które mając... Drodzy Państwo, jeszcze tylko jedno zdanie, Panie Henio, ja nic więcej. Ja mam taką uwagę, żeby w sprawach bieżących, przegłosować wniosek o ujęcie tych badań w budżecie tegorocznym, bo takie wnioski gminne mówię, o gminne. A zakres tych badań to powinna dopracować Komisja Środowiskowa. Tak, środowiskowa. Nie zaszkodzi. Przechodzimy do zmiany Funduszu Sołeckiego na rok 2024. Ja tu chciałam punkt 6 to jest naprawa i estetyzacja sceny na placu zabaw przy ulicy Kasztanowej. To była kwota 4000 zł. Drodzy Państwo, nie doszacowaliśmy tej ceny, bo się okazało, że pytałam się różnych, prosiłam o oferty różne firmy i żadna firma nie wskazała kwoty mniejszej jak 9000 zł. I także nie uda się tej estetyzacji sceny zrobić. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ta scena ma gdzieś około 15 lat, jeżeli chodzi o stelaż, robiła to kiedyś firma Rubo i on jest w bardzo, bardzo dobrym stanie. I ona na pewno jeszcze te 20 lat by chętnie nam posłużyła, ale zerwał nam się, chcieliśmy w tym roku zrobić ten górny stelaż z takimi mocno, to musi być mocno gruba ta plandeka i muszą być te mocne zaczepy. I dałam jeszcze do wyceny boki, które boki mogłyby być odpinane, żeby one po prostu nie niszczyły się, zostałaby tylko ta górna część. Także te 4000 zł nie uda nam się w tym roku wydatkować, dlatego też ja będę proponowała, żeby te 4000 zł przeszło na inny cel. Ja za chwilę wskażę i powiem jaki i dlaczego.
I jeszcze jest drugi, jeszcze jest ósmy punkt, uruchomienie fontanny na ulicy Lipowej i kamery. To jest 12 tysięcy złotych. W związku z tym, że musimy wybrać. Jest pani z inwestycji przygotowana do dwóch wariantów. Jest przygotowana i do uruchomienia fontanny, ale i też jest przygotowana do umieszczenia kamer. Chcę powiedzieć, że tu nam brakuje 12 tysięcy i też chciałam to rozstrzygnąć. Czy nie chciałam decydować sama, czy naprawiać tą fontannę i ta naprawa miała dwóch, ta pani miała z inwestycji dwóch fachowców i też wskazali kwotę powyżej 10 tysięcy. Czy najpierw zróbmy kamery, a jak będzie dworek, a zaplanujmy tą, można zaplanować tą fontannę, przypuśćmy, w drugim budżecie. Dlatego też bym chciała pod głosowanie to poddać, czy w tym roku zrobić te kamery, czy zrobić fontannę. A jaka jest zasadność kamer? Nie jest zasadność, ponieważ proszę o ciszę. Ta kamera, którą pani mi zaproponowała, to jest kamera, która była z dworku. Tam jest bardzo też niebezpiecznie. Tam przesiadują różne elementy, bo tam są ławeczki i tak dalej. I ta kamera faktycznie by się tam przydała. Faktycznie by się tam przydała. A druga, ze względu na bezpieczeństwo. Aby druga była... Jak będzie remontowany dworek, to wtedy pod sami remont dworku nie można podciągnąć i kamerę dołączyć do fontanny, jako jedność pracy. A nie teraz kamery, teraz fontanna, a tutaj będzie robiony dworek, jak oddamy... Dlatego myśmy w tamtym roku, ja tylko chciałam powiedzieć, w tamtym roku było takie zadanie zlecone, że uruchomienie fontanny na ulicy Lipowej plus kamerę. Dlatego się teraz pytam. Dlatego się teraz pytam. To my nie mamy szacunkowych kwot do danej inwestycji. I mamy z tym problem. Tak jak tutaj się zadziałało przy tej scenie, też podskok finansów był, dlatego nam tutaj zabrakło. Tak tutaj tak samo uruchomienie fontanny na ulicy Lipowej plus kamery, nam jest ta kwota za mała. Ja proponuję, może faktycznie, bo jest też problem przy pomniku. Tam są też, słuchajcie, dewastowane butelki i tak dalej, i tak dalej. Zróbmy jedną antenę z dworku, gdzie ona by mogła być już zaczepiona, bo jest tam już jakaś wcześniejsza, tylko że ta antena, czy ta kamera idzie w inną stronę. Zróbmy dodatkową jedną tam kamerę i zróbmy na ten pomnik, na właśnie akurat w tamtym miejscu, bo uważam, że to miejsce jest niebezpieczne i to miejsce naprawdę przyda się, żeby ta kamera, była. I uważam, że na tą fontannę, to jeżeli Państwo zdecydują, można to zabezpieczyć w przyszłym roku. Ta pani jest przygotowana już z inwestycji, jeżeli chodzi o uruchomienie tej fontanny i ta fontanna by mogła być już na wczesną wiosnę uruchomiona. Po remoncie. To jeżeli Państwo, czy ja mam takie pytanie i bym chciała o przegłosowanie. Znaczy ja mam pytanie jeszcze odnośnie fontanny. Ponieważ wydamy 12 tysięcy złotych, ta fontanna będzie pół roku, rok w dobrym stanie. Jeśli nikt nie będzie opiekował się fontanną, to po dwóch latach będzie taka sama jak dzisiaj.
Kto będzie się opiekował fontanną? Dlatego ja jeszcze raz tłumaczę, że był w tamtym roku wniosek, do którego się zebranie wiejskie przychyliło. Przegłosowało, my nie możemy dzisiaj dyskutować na ten temat, przegłosowało fontannę. Ale po co nam dawać 12 tysięcy, skoro nikt nie będzie czuł? Ja to bym tłumaczę, że to było w zeszłym roku. Proszę słuchać. Proponuję, żeby z tej fontanny na dzień dzisiejszy zrezygnować, być może ją zaplanować na przyszły rok, a w tej chwili uważam, że te kamery nam się naprawdę tam przydadzą i zostawmy te 12 tysięcy na te kamery. Ja bym prosiła... Z poprzedniego budżetu. Tak, z poprzedniego budżetu. No to już 12. W tym roku w zeszłym roku tutaj była twarda dyskusja, bo ja zaproponowałem fontannę, żeby tam wyszło z 3 lat, proponuję, żeby ona. W zeszłym roku udało mi się namówić większość tutaj mieszkańców, żeby ta fontanna powstała, bo z tych pieniędzy, co my tutaj rozdajemy, to tylko to byłoby widać, że coś tutaj z tych naszych pieniędzy zostało zrobione. Bo przeznaczanie 30 tysięcy na jakieś kwiaty, których i tak nie ma widać, to nie było, nie było 30 tysięcy. Ale jak pani tutaj z roku na rok jest upiększanie wsi, no to weźmy tam te pieniądze, dołóżmy upiększania wsi i przełóżmy to na fontannę. Jest kamera. Ale my nie mamy, my już mamy te wszystkie pieniądze, już są zaawansowane. Ja tylko mówię o tych dwóch punktach. Naprawa, estetyzacja placu zabaw Kasztanowa 4 tysiące, uruchomienie fontanny, kamera 12. Musimy wybrać. Naprawa te 4 tysiące musimy przeznaczyć na co innego. Uruchomienie kamer będzie kosztowało 12 tysięcy. Zróbmy badania z tych pieniędzy i doprowadźmy do końca. Ja bym poprosiła, drodzy Państwo, proszę sobie spokój. Może takie dyskusje na bieżące. Tak, tak. Ja bym poprosiła o przegłosowanie. Ja nie gotuję na głosowanie, dopóki my nie przejdziemy do bieżących i tego nie przegadamy. Proste. Oni głosują, że nie wiedzieli do roku. A połowa się nie my jesteśmy w punkcie zmiana Duchu Szoweckiego na rok 24. Ale nie możesz przenieść tych 12 tysięcy na ten budżet? Nie można tak głosować? Nie, proszę pana. To w tym roku muszą być jeżeli my w tym roku ich nie wydatkujemy, one przepadną. Dlatego ja bym proponowała, drodzy Państwo, ja proponuję, czy Państwo są, może umówmy się w ten sposób, że złożymy wniosek, że uruchomienie fontanny na ulicy, kto jest za uruchomieniem fontanny na ulicy? Ja uważam, że fontanna była przegłosowana. Tak. Nie ma co mieszkać. Że wystarczy tylko na jedną inwestycję. Ale po czym to robimy, przepraszam, bo pani nam bazuje na informacjach po prostu już o tak, których tak. Nie ma. Proszę o spokój. Jeśli
jeśli pan wójt w ciągu 14 dni, nie pamiętam, do końca września, nie podejmie i nie unieważni, że to jest przyjęte do realizacji. To przyjęte do realizacji. I ja się nie zgadzam z tego względu, że my będziemy tak, jedni będą przychodzić uchwalać, na drugi, na drugi rok przyjdą i co innego. Bałagan, bałagan. Nie, była taka wola i mówię, bo ja akurat koło tego dworku tam mieszkam, byłam za tym, żeby tą fontannę między innymi wcześniej uruchomić, ale było, że zrobimy dworek i razem z tym dworkiem zrobimy. Natomiast był wniosek tu pana Jacka Kowalskiego, żeby uruchomić. Była taka wola. Dużo mieszkańców przychodzi, bo oglądają dworek. To jest nasza wizytówka mostów. I bardzo nam zależy, żeby jednocześnie pokazywać to, że mamy coś fajnego, ale jednocześnie również i chronić. Bo jedni coś budują, drudzy dewastują. Nie jesteśmy w stanie upilnować. Stąd potrzebna jest i kamera, i dworek. I dworek też przede wszystkim. Nie kamery, tylko kamera była. Ale przez rok czasu 12 tysięcy było trzymane. Ja uważam, że... Dlaczego nikt nie zdecydował, żeby zrobić fundamenty? Dlatego ja uważam, że te zadania są przyjęte i powinny być realizowane. Stało się, jak się stało. Ale jak się stało? Widzimy, że jest inaczej. Mieliśmy to, że ponad 60 lat. Jaki był powód? No jeżeli wysłaliście, bo my podjęliśmy... Tak, to trwało. Mamy podjęliśmy. Jest. Słuchajcie. Nie, jeżeli chodzi o ten punkt ósmy, to nie, że po prostu ja się to dowiedziałam tak naprawdę w lipcu i doszliśmy do takiego wniosku, że poczekamy na zebranie wiejskie i w porozumieniu z panią z inwestycji, ja nie podjęłam sama decyzji, co my mamy zrobić. Czy my mamy zrobić tą fontannę, czy my mamy zrobić kamerę. Ja nie podjęłam tej decyzji. Powiedziałam, że ja ewentualnie mogę przedyskutować na zebraniu wiejskim i na zebraniu wiejskim nie podejmą decyzji. To jest wszystko, jest przygotowane do fontanny, jest przygotowane do kamer. Są dwa zadania, tylko nie wiemy, które to jedna kamera. To ile finalnie brakuje na pieniędzy do tych dwóch zadań? 24. Gdzieś około 10 tysięcy. To można przełożyć, w tym roku skrezerwować pieniądze z budżetu 25 na dokończenie zadań 24. I będzie to następne. Państwo, tutaj mam pewnego rodzaju problem.
dyskusję, ale tak na początku to chciałam Państwu serdecznie podziękować za udział w wyborach samorządowych w kwietniu tego roku, za dokonanie wyboru i uhonorowanie mnie mandatem wójta gminy Pasakowo. Tak więc będę robić wszystko, żeby Państwo byli zadowoleni, żeby Państwo zobaczyli, że gmina zmierza w dobrym kierunku, że jest dobrze zarządzana. Tak więc już od samego początku, od pierwszego dnia po objęciu mandatu wójta gminy Pasakowo wkładam 100% sił, a nawet więcej, w to, żeby Państwo zobaczyli, że no, sprawy są tutaj prowadzone w sposób odpowiedni, a problemy rozwiązywane. Więc bardzo dziękuję Państwu za udzielenie mandatu, a także Pani Mirosławie Piotrowskiej, która startowała z mojego komitetu wyborczego, wyborcy pełniki Niemc. Jakby jest to kolejna kadencja Pani Mirosławy, która w mojej ocenie stanowi kobietę instytucję, jeżeli chodzi o Radę Gminy Pasakowo. Tak więc jakby jestem wdzięczna, że też Pani Mirosława zdecydowała się, żeby startować z mojego komitetu, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię fontanny, bo mnie się wydaje, że to jest świetny projekt, żeby tą fontannę uruchomić, żeby ona działała i żeby ta kamera była. Natomiast jeżeli tutaj brakuje tych pieniędzy jakby na tę chwilę, bo mamy 12 tysięcy, to można zrobić w ten sposób, żeby zostawić te 12 tysięcy. Natomiast na rok 2025 w ramach Funduszu Sołeckiego, jeżeli Państwo dodadzą te brakujące 10 tysięcy, to można zrobić jakby na zakładkę. Wydać te 12 tysięcy w tym roku, 2024, a jak przegłosujecie te 10 tysięcy na 2025, no to macie zrealizowany projekt. Bo w sumie wydaje mi się, że jest to świetna inicjatywa, więc jak najbardziej popieram. Ja mam, bo ponawiam to pytanie. Kto będzie opiekował się tą fontanną? Bo ta fontanna będzie miała wodę, będzie zielona, będą wrzucane kamienki. Dlatego jest potrzebna kamera. No tak. Ale kamera nie wyczyści. Ale to jest tak czuła. Nie wyciągnie. Ale będzie na akcentuowa. Będzie to na Pani, to ja bym myślę, te chwileczkę, bo my to jest, są naprawdę sprawy bieżące.
przewodniczący. Bardzo pana przepraszam, ale jeszcze chwilę. Bardzo proszę. Ja w kwestii formalnej. Pani senator, bardzo się cieszę, że pani jest obecna na tym spotkaniu i że pani porusza tak bardzo ważne tematy, które są bardzo istotne dla mieszkańców, a szczególnie tych, którzy są przybudowani. I teraz chcę zgłosić po prostu wniosek, żeby te 4000 przeznaczyć jako rezerwę na te akcje przeciwpowodziowe, bo to są też bardzo ważne środki, drodzy państwo, gdzie nie zawsze urząd jest w stanie przykładowo wygenerować na już. W ramach przykładowo takich działań koparki, czegokolwiek, że jak woda się wdziela ludziom do domu i nie zgodzę się z panem, że to jest teren zalewowy, że to jest problem tego, ponieważ wody płynące z górnego tarasu gminy atakują tych mieszkańców, bo tam nie ma odwody. I teraz nie musimy być solidarni, żeby rozumieć tych mieszkańców, że to jest ich krzywda osobista i żeby taki wniosek również poszedł. Dlatego pani senator składam wniosek 4000 z niewykorzystanych środków, żeby zabezpieczyć na tą rezerwę. Ja mam pytanie. Mogę o estetyzację, tak? Tak, chciałbym się odnieść, tak. Ja chcę jeszcze nie rozumieć, panie Marku, proszę sobie usiąść. Ja chciałbym się odnieść. Ale nie ma odnoszenia. To są... Tak, chciałbym się odnieść, bo to było do mojej, do mnie skierowane. Kiedy nie było tych budynków, tam już były woda stała pierwszą jesień, która na tych blokach, na was gminy. I deweloper był zbudując te bloki, sprzedał bardzo tanie wodę, to będą stare gminy, mieszkańcy. Bardzo proszę o spokój! Koniec, nie ma, słuchajcie. Kasztanowej 4000, te pieniądze się zwalniają i ja mam propozycję, żeby przełożyć się na tą fontannę. Żeby przełożyć to, mamy jeden problem, też jeszcze jest problem z Błękitną ulicą, tam leżą płyty i ja bym chciała, żeby też tym mieszkańcom pomóc na ulicy Błękitnej i te 4000 przenieść na położenie ulicy Błękitnej. A powiem dlaczego. Tam już leżą płyty, tylko one są do położenia. Ale to nie miało też, tego położenia. I też by było lżej. Alina, ale była to taka inwestycja. Oni sobie sami położą. Miało być na tych pieniędzy, a oni sobie położyć. Tak, tak. Dlaczego my zawsze mamy im dokładać? Leżą na liściach. Ale to jest wniosek, Słuchajcie, mamy dwa. Słuchajcie, mamy dwa wnioski. Przeznaczyć te 5000 na ulicę, 4000 przeznaczyć na ulicę Liściarką. Jako rezerwa, jak na rezerwę na Liściarką, na akcję przeciwpowodziową. Ale jak nie będzie, to jest te pieniądze przypadną. Nie, drodzy państwo, ja chciałbym jeszcze tylko, żeby państwu wyjaśnić, tak? W tej chwili trwają działania i prace ze strony urzędów, tak? W ramach po prostu jakby uregulowania tych stosunków wodnych, ale ten proces może być długotrwały. Jeśli wystąpią opady z dnia na dzień, bo tego naprawdę nie wiemy, tak? To w ten czas ci ludzie są po prostu w takiej sytuacji, że potrzebują doraźnej pomocy, tak? I środków. I taka rezerwa po prostu przeznaczona to jest niewielka, że gdzieś maszyna.